witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Mass Effecta 2, gdzie lecimy sobie, gdzie teraz, no, jakąś kolejną misję zrobić. Mamy jeszcze dodatkową misję na Omegę, ale może dojdziemy tam po prostu, gdy będą te rzeczy. Porozmawiamy z Jack, mamy jeszcze Tali oczywiście, teraz byliśmy u Taina, Jack jest niżej, więc pojedźmy do Jake. Mamy też tam Tali, ale Tali misję zostawimy. Tali na koniec sobie zostawmy, tak? Ja ją pomyliłem, więc zostawmy ją na końcu. Ciekawe, czy on coś może nam powie, nasz kolega. Myślę o wcześniejszych misjach. Masz chwilę? Może się czegoś nauczysz. Zbieracze i proteanie. To mnie trochę przerasta. Zwykle płacą mi za tłumienie rebelii, ściganie gości, którzy nie są w stanie spłacić karcianych długów. Ale nawet ja potrafię wyczaić, że tu się ważą losy galaktyki. Przecież takim moje wojny to amatorszczyzna. Robiłem w życiu wiele szalonych rzeczy, ale nigdy nie próbowałem walczyć pieszo z miażdży paszczą. W przypadku miażdży paszczy standardowa procedura to spieprzać w te pędy. Brać klamoty i nogi za pas. Kroganie są chyba mniej rozsądni, ale i tak niezła walka. Nie chcę cię zatrzymywać. Pogadamy później, Shepard. A, czyli szanujesz tą naszą walkę, która była. Idziemy najpierw do naszej ukochanej Jack, która siedzi tutaj na dole. Mam myśli, które pełzają w mojej głowie niczym małe robale. Nie mogę ich powstrzymać. Wiesz, że ja i Cerberus mamy wspólną historię. Uwierz mi, zawsze cię wysłucham, Jack. Twój kumpel? Człowiek iluzja? Nigdy dotąd go nie widziałam, ale Cerberus mnie wychował. Pierwsze, co pamiętam, to drzwi do mojej celi w bazie Cerberusa. Byłam przedmiotem eksperymentów. Faszerowana narkotykami. Torturowana. Ukradli mi jedyną szansę na bycie normalną, zmieniając mnie w jakąś superbiotyczkę. Lekarze, inne dzieci, wszyscy mnie nienawidzili. Pozwolili, żebym cierpiała. Co oni chcieli zyskać, torturując małą dziewczynkę? Chodziło o to, że ból przełamuje mentalne zahamowania, tworząc drogę dla mocy biotycznych. Jestem pewna, że gdzieś tam czekała zapłata, ale nawet bym jej nie zobaczyła. Siedziałam w celi, nafaszerowana lekami. Torturowali cię tylko po to, by zobaczyć, czy zrobią z ciebie potężnego biotyka? Nie mnie było pytać, Shepard. Byłam tylko małą, płaczącą w celi dziewczynką, błagającą, żeby ból się skończył. Uwielbiasz moc, jaką ci dano. Nigdy nie dali mi innego wyboru. Jak się stamtąd wydostałaś? Miał miejsce jakiś nagły wypadek, więc dałam nogę. Reszta dzieci wyszła ze swoich cel i mnie zaatakowała, tak jak i straż. Więc zabiłam wszystko, co stało mi na drodze i uciekłam. Pewnie nie przypuszczali, że moja moc rozwinie się tak szybko. Dostałam się na pokład promu i odleciałam, ale przechwycił mnie frachtowiec. Jego załoga najpierw mnie wykorzystała, a potem sprzedała. Oto moja radosna historia. W bazie były inne dzieci? Nie wiedziałam o nich zbyt wiele, gdyż trzymano mnie na uboczu. One mnie nienawidziły. Wszyscy mnie tam nienawidzili. Kiedy uciekałam, musiałam się przez nich przebić. Pokazałam im, ale nadal jest kilka nierozwiązanych spraw, którymi muszę się zająć. Jesteś absolutnie pewna, że ten kompleks należał do Cerberusa? Może byłam dzieckiem, ale nie byłam głupia. Umiem słuchać. To byli oni. Mam gdzieś, jak to wysoko brnie. Myśleli, że są tacy sprytni. A tu okazuje się, że jeśli odpowiednio namieszasz w głowie, możesz zmienić przestraszoną dziewczynkę w przepotężną sukę. Pieprzeni idioci. Porozmawiam z człowiekiem iluzją. Lepiej, żeby miał dla nas odpowiedzi. On się po prostu wszystkiego wyprze. Zresztą nie tego szukam. Znalazłam współrzędne w twoich plikach. Chcę się udać do teltińskiego kompleksu na Pragi. Tam, gdzie mnie torturowano i faszerowano narkotykami. Chcę się dostać do samego środka. Do mojej celi. Chcę im tam zostawić kurewsko wielką bombę. I chcę patrzeć z orbity, jak wybucha. Ciekawa opcja. Atak na sojuszników zaszkodzi naszej misji. To nierozsądne posunięcie. Z danych wynika, że kompleks został zamknięty po mojej ucieczce.
i od lat jest opuszczony. Co ich obchodzi, że wysadzę jakieś wysypisko śmieci? Żyłaś z tym od dziecka. Czemu chcesz to zrobić teraz? Jak ci mówiłam, znalazłam współrzędne w twoich plikach. Nie oczekujesz chyba, że zignoruję takie informacje. Ustawię kurs na Pragię. Jestem twoją dłużniczką. No i oto mi... I to chcę słyszeć. Idziemy na Pragię. Kurde, ale nieźle. Tutaj jakieś na ludziach testy robili. Lecimy na Pragię. Powinien pan porozmawiać z Tali. Jest czymś wyraźnie zmartwiona. Spokojnie, mamy na nią czas. Jeszcze na kolejny odcinek. Nie tak. Dobra, pomóż Jack. Jak daleko? Jak daleko musimy lecieć? Jakaś przestrzeń numibijska to mi się kojarzy z takimi, wiecie, państwami żyjącymi na pustyniach. Jakimiś talibami tego typu. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Miło by było zbadać cały kosmos. Póki mamy na to szansę. Póki nam gra nie pokrzyżuje planów. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Jest to jeszcze jakaś planeta? Nie, ta planeta Pragia po prostu się zaznaczyła jakby. Nie mogę jej sobie spojrzeć. A jest 100%, dobra, nieważne. Jack. Weźmiemy Tejna. To jest biotyk, to nie będziemy tutaj zmieniać jej. Już zapomniałam, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Widzisz lądowisko? Musi być na dachu, bo inaczej zarosłoby w ciągu kilku godzin. Shepard, wszędzie wyłapujemy sygnały cieplne, poza waszą strefą lądowania. Coś zakłóca pracę czujników. To był tajny ośrodek badawczy Cerberusa. Ta, jak oni już coś budują, to solidnie. Dupki, powrót tutaj był błędem, Shepard. Weź się w garść, będzie dobrze. Wszystko w porządku, dobra. Zejdźmy na ziemię. Czuję, że będą tutaj roboty. Wiecie, stara ochrona jakby Cerberusa. Tak nie mam. Chodźmy tam wreszcie i podłóżmy bombę w mojej celi. Mamy naprawdę fajne składy. Naprawdę fajne składy bohaterów naszych. Tam jeszcze ten jeden jest nieodblokowany, ale on jest chyba od wyboru, jakiego zrobiłem w części, w poprzedniej, myślę. Też nie, no bo... aż nie doszło do nas. Nigdy nie widziałam tego pokoju. Chyba przywozili nowe dzieci w tych kontenerach. Były zmarnowane i głodne, ale żyły. No właśnie, zazwyczaj. To jest niewiarygodne. Chciałeś tępić zło? No to jesteśmy.
No i co chciałem dorzucić, a może odblokujemy ją z częścią misji, kolejną postać. A i to chyba najszybsze wyłapanie danych, jakie miałem. Zapiszmy sobie od razu. Serio myślę, że to będą roboty, więc zmieńmy na amunicję. Iluzja znowu zażądał raportów operacyjnych. Robi się podejrzliwy. Ktoś chyba nie trzymał się warunków kontraktu. Nie powiedział, co ukrywali przed człowiekiem iluzją. Ty, a może iluzja nie wiedział o tym? Ty, to też może być ciekawe. Pamiętam, jak uciekłam do tego pokoju. I jak tu walczyłam. Przez pęknięcia w suficie widziałam światło dzienne. Pomiędzy mną a wolnością był tylko jeden półżywy strażnik. Błagał, żebym darowała mu życie. I pewnie nie darowałaś, znając życie. Nie wiem, czy te kredyty jeszcze nam się jakoś super przydadzą. Ale bierzmy, co dają. Coś tu jest. I coś tu, tutaj słychać. Zauważono nas. Tak, bestie wszędzie, nie? To wygląda jak arena. Zgadza się. Organizowali tu walki. Wystawiali mnie przeciwko innym dzieciakom. Uwielbiałam to. Jedyne chwile, które spędzałam poza celą. Co badali? Skąd mam wiedzieć, do cholery? Może po prostu ich to kręciło. Nigdy nie rozumiałam, co tu się działo. Jak często to robili? Spędziłam w celi całe życie. Czasami mnie wyciągali i kazali mi walczyć. Faszerowali prochami. Robili różne rzeczy. W celi czas płynie inaczej. Czy inne dzieci ginęły w tych walkach? Byłam dzieciakiem, nafaszerowanym prochami. Kiedy się wahałam, razili mnie prądem. Kiedy atakowałam, narkotyki napełniały moje żyły. Nagradzali cię za to, że atakowałaś? Nawet teraz, w czasie walki, robi mi się ciepło na sercu. Im chyba kompletnie odbiło. Nie wiem. Teraz to już nieważne. Ruszajmy. O tak. Oh yeah. Taki cały skład atakujący, zbieraczy, to musiałoby być fajne. Szkoda, że mogę mieć tylko dwóch kompanów, a nie wszystkich naraz. Funkcjonariusz ochrony Zemkl, ośrodek Teltin. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt Zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację. Potrzebujemy tylko Jack. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć. Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś. Zaatakowały mnie inne dzieciaki. Zaatakowali mnie strażnicy. Zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. No, trupy warenów. To miejsce powinno być puste. Kto do kurwy zastrzelił tego warena? Jest jeszcze ciepły. Coś tu jest nie tak. Już się pozostały jakieś dzieciaki. No nigdy nie wiadomo, może zostały tu dzieciaki, które sobie żyją i polują na wareny. Jedzą te wareny. No tak, worcze. Krwawa horda. Mało rozgarnięta rasa przed nami. Nie
do czego potrzebowali kostnicy. To był mały ośrodek. Inne dzieci umierały tu na pewno jedno za drugim. Ale nawet wtedy były częścią eksperymentu. Bzdura. To ja tu miałam najgorzej, a ja przeżyłam. To jest właśnie ciekawe, jak moje oczy teraz szukają tego, nie? Jak to jest fajnie zrobione, te echokowanie, bo naprawdę rozwija twoją głowę, rozwija to, jak postrzegasz wszystko. Jest tu krwawa horda. Ciekawe, co oni to robią. Znowu się tu znaleźć. Czuję się wkurzona. Jestem niebezpieczną suką, ale jestem też znowu małą dziewczynką. Kurwa, ale to pokręcone. Chodźmy podłożyć tę bombę. Biegnie Emy, spokojnie. Masakra. Ciekawe, co Cerberus na to powie. To lustro jednostronne? Moja cela jest po drugiej stronie. Widziałam z niej resztę dzieci. Godzinami na nie wrzeszczałam. A one zawsze mnie ignorowały. To jest prawdopodobnie stołówka, tak zwana. Jak to wygląda? Zawsze idziemy w drugą stronę. Przejść, kiedy uciekłam, ale nic z tego nie pamiętam. To złe miejsce. No widząc to siedzenie, na pewno było złe. Zapis 1054, ośrodek badawczy Teltin. Wyniki ostatniej iteracji Pergnim są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów, ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biotycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żebym ja była bezpieczna? Nic nie poradzisz na to, co zrobili innym. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj, bo byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza, silniejsza. Albo martwa. To się nam przyda. O, siła rażeń biotycznych. Wszystko się posypało. Obiekty badań szaleją, a zero jest na wolności. Zamykamy Teltin. Co za katastrofa. Zinfiltrujemy prowadzony przez Przymierze program podniesienie i podłączymy się do niego. Miejmy nadzieję, że... Kto? Zero, czekaj! Shepard, zaczęli od nowa gdzieś indziej. Podniesienie to program Przymierza. Szkoła dla biotycznych dzieci. Nikt tam nikogo nie torturuje. Wiele rzeczy nie jest takie, jak pamiętam. Nie mogłaś wiedzieć. Może zbliżamy się do mojej celi, do miejsca, z którego pochodzę. Nie zatrzymujmy się.
Coś tu jeszcze mi... Coś tu dodatkowego. A może będziemy musieli tą drugą bazę znaleźć? Zobaczymy. Ej, Aresz. Tu Kurek. Tak, mamy tu intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś górę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra, sprzątniemy ich, a potem cię odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw was zabijemy, a potem się zobaczy. Zabij ci! Chorosa! Zabijemy wszystkich! Ale nie biotyczną. Leć, szmatu. Mam nadzieję, że amunicję masz. Została już tylko moja dawna cela. Kimkolwiek jest Aresz, jest właśnie tam. I tak chcę tam podłożyć bombę. Równie dobrze mogę to zrobić na jego zwłokach. Mamy to. Ciekawi mnie, czy jej cele będzie miał jakiś specjalny, wiecie, wygląd, znaki czy cokolwiek. Wyjdź. Wiemy, że tu jesteś. Kim jesteś? Nazywam się Aresz, a wy włamaliście się do mojego domu. Znam cię, obiekcie zero. Minęło tyle lat. Myślałem, że tylko ja przeżyłem. Mam na imię Jack. Skąd mnie znasz, do cholery? Wszyscy znaliśmy twoją twarz, Jack. Wyprawiali z nami potworne rzeczy po to, żeby ich eksperymenty nie zabiły ciebie. Ty byłaś pytaniem, a ja wciąż szukam odpowiedzi. Chyba nie tylko ciebie przywiodły tu wspomnienia, Jack. Próbowałem o tym zapomnieć, ale takie miejsce nie zapomina ciebie. Idzie za tobą. Zatrudniłem tych najemników i wróciłem tu prawie rok słoneczny temu. Powoli odbudowujemy to miejsce. Dowiem się, co odkryli. Jak wyzwolić w ludziach prawdziwy biotyczny potencjał. Ponownie otwieram ośrodek na Teltin. Będzie tu pięknie. Ja chciałam to rozwalić. On próbuje usprawiedliwić to, co się tu działo, wykorzystując to miejsce. Zrobiłbyś to samo następnym dzieciom? Przecież sam się o to nie prosiłeś. Część została kupiona od ubogich rodzin z ziemi. Inne porwano z kolonii. Większość trafiła tu tak jak ja. Od batariańskich piratów. Robili z nami takie straszne rzeczy. Musieli mieć jakiś powód. Żaden powód nie jest wystarczający. Zwariowałeś? Przecież sam to przeżyłeś. Tu było jak w więzieniu. Jak ci się udało uciec? Zaatakowaliśmy wszyscy naraz, kiedy prowadzili nas do laboratorium. Pokonaliby nas, ale wtedy uwolniła się Jack. Kiedy się ocknąłem, było po wszystkim. Strażnicy, naukowcy i dzieci już nie żyli. A ty zniknęłaś. Ja to wszystko powstrzymałam. Może inni mieli gorzej, ale to, co ty robisz, jest po prostu chore. To wszystko, przez co przeszliśmy, musi być coś warte. Możemy wysadzić to miejsce, ale nadal pozostaje pytanie, co będzie z nim. Co mamy zrobić z drugą tobą? To proste. Zostawcie mnie tutaj. Tu jest moje miejsce. Pieprzyć to! Jack, on jest uwięziony we własnej przeszłości. Ty musisz wyrwać się ze swojej. On chce z powrotem otworzyć to miejsce. Musi zginąć! On zwariował. Nigdy mu się nie uda wskrzesić tego ośrodka.
daj temu spokój. Twoja przeszłość nie musi mieć nad tobą władzy. Kurwa! Wynoś się stąd! Ale już! Nie warto go ścigać. Całej reszty też nie. Postąpiłaś słusznie, Jack. Być może. Ten pokój był całym moim dzieciństwem. Daj mi chwilę, chcę się tu rozejrzeć. Nie krępuj się. Nic się nie zmieniło. Ale wszystko jest inne. Czasem mi się śni, że znowu leżę w tym łóżku i że znowu mnie torturują. Owijałam prześcieradło wokół nadgarstków i próbowałam je oderwać. Nie chcę już więcej tu wracać. No wspomnienia. Myślałam, że tamten pokój to reszta świata. Baliłam i wrzeszczałam. Na nic się to nie zdało. Używałam tego stołu do wszystkiego. Był moim najlepszym przyjacielem. Kuliłam się pod nim, żeby płakać. Byłam żałosna. Byłaś dzieckiem. Po robocie! Po robocie, nie gadamy o robocie, po robocie idziemy w jednym korowodzie, po robocie zalewamy nocy, Widzisz te ślady na ścianie? To tutaj po raz pierwszy zabiłam człowieka. Jeden ze strażników próbował mnie powstrzymać. Ale to ja powstrzymałam jego. Dobra, koniec tego mazgajstwa. Rozwalmy to wszystko w cholerę. Jej! Katarzys. Jack i Miranda mają małą sprzeczkę. Możesz ją załagodzić, zanim wyrwą dziurę w grodzi? Zajmę się tym. Tylko zrób zdjęcia. Dotknij mnie, a rozsmaruję cię po ścianach, suko! Dosyć! Przestańcie, obie! Ta pomponiara nie chce przyznać, że to, co mi zrobił Cerberus, było złe. To nie Cerberus, nie sądzę. Ale zdecydowanie byłaś jedną wielką pomyłką. Pierdol się. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Może czas, żebyś się dowiedziała na własnej skórze. Nasza misja jest zbyt ważna, by osobiste odczucia miały wchodzić nam w drogę. Mam w dupie odczucia. Po prostu chcę ją ukatrupić. Obie wiecie, z czym przyszło nam się zmierzyć. Zostawcie gniew dla zbieraczy. Mogę odłożyć na bok osobiste urazy, ale tylko do końca misji. Spoko. Możesz na mnie liczyć. Nie chciałabym, żeby zginęła, zanim sama jej nie wypatroszę. Wszystko w porządku? Pojawiłeś się w dobrym momencie. W porządku, dopóki ona będzie robić to, co do niej należy. Dzięki, Shepard. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Oczywiście. Właściwie sama chciałam z tobą porozmawiać. Może będzie ciepło? Ja chciałam cię przeprosić. Nie do końca wierzyłam, że dasz sobie radę. Najwyraźniej się myliłam. Mówiąc szczerze, z tego co widziałam, żałuję, że Cerberus wcześniej cię nie zwerbował. Ufam ci, ale nie ufam Cerberusowi. Twoje eksperymenty przekraczają pewne granice. Tak, cały czas. Ale przypominam sobie widmo, które przekroczyło pewne granice, ścigając Sarena i Getów. Chciałabym cię mieć w naszych szeregach. Zbyt wielu kieruje się ksenofobią, a my potrzebujemy ludzi, którzy dołączą do nas z właściwych pobudek. Co chciał udowodnić Cerberus, eksperymentując na dzieciach takich jak Jack?
To błąd, niewątpliwie. Ale nie mój. Zresztą naprawiono go natychmiast po tym, jak odkryliśmy skalę prowadzonych eksperymentów. Z twoją inteligencją mogłaś dostać każdą pracę, jaka ci się zamarzy. Dlaczego wybrałaś akurat tę? Bo nadal zazdroszczę Mordinowi czasu, jaki spędził w oddziale do zadań specjalnych, pracując z osobami, które dorównywały mu inteligencją. Cerberus nigdy nie mówi mi, że coś jest niemożliwe. Oni dają mi zasoby, o które proszę i mówią, zrób to. A tobie dali jeszcze więcej. Nowe życie, nowy statek, osobiste zainteresowanie człowieka iluzji. Przydzielenie cię do mnie było jego najlepszą decyzją. Poradziłbyś sobie beze mnie. Wcześniej w to nie wierzyłam, ale... Nie mam tego, co ty, tego ognia, który sprawia, że inni poszliby za tobą do piekła. Ale masz inne, niebywałe, dobre spostrzeżenia. Mój ojciec dał mi najlepsze geny, jakie można kupić za pieniądze. Ale to chyba za mało. Zawsze wspominasz o swoich modyfikacjach genetycznych. To cię naprawdę gryzie, co? Tym właśnie jestem, Shepard. Nie ukryję tego. Inteligencja, wygląd, nawet biotyka. On to wszystko kupił. Ty każde osiągnięcie zawdzięczasz swoim umiejętnościom. Jedyne, za co ja mogę przypisać sobie zasługi, to moje błędy. Nie mogę podziwiać twojego ciała czy umysłu? Niepotrzebnie przypisujesz ojcu wszystkie zasługi. Tak, dał ci wielki dar, ale możesz być dumna z tego, jak go wykorzystałaś. O, dziękuję. I chyba mi nie przeszkadza, że podziwiasz moje ciało. Nie przeszkadza ci? Chyba to jakoś przeżyję. Tak będzie uczciwie. Ty miałaś 2 lata, by mi się przyglądać. I miałem na sobie mniej niż ty masz teraz. Shepard, czekaj. Muszę to przemyśleć. Nerwy, panno Lawson? Raczej ostrożność, panie komandorze. Ale również zainteresowanie. Duże zainteresowanie. A teraz... Czemu ty się tepasz? Powinnam popracować i pomyśleć. Porozmawiamy później. Szkoda. Prawie. Ale się tepała w ogóle jego i twarz, wszystko. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? W tej chwili jestem trochę zajęta, ale nadal myślę... Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. Udamy się jeszcze do Jack, a w następnym odcinku zrobię misję Talii. Tak, to jest nasz plan aktualny na kolejny odcinek. Ale dobrze idzie, powiem tyle. Chciałam zrównać to miejsce z ziemią. Ty mnie tam zabrałeś. Jestem twoją dłużniczką. Nie wiesz, jak to jest, Shepard. Nosić w sobie coś takiego. To cię zmienia w sposób, którego nie jesteś w stanie przewidzieć. Dokonałem wielu trudnych wyborów, Jack. Takich jak decyzja, co odpuścić. Ciężko zostawić wszystko za sobą. Myślałby kto, że teraz, gdy po tym miejscu został tylko krater, będzie łatwiej. Ale nie znam nic innego. Nie sądziłem, że zobaczę, jak okazujesz litość, ale oszczędziłaś Aresha. Był uwięziony w przeszłości i przeżywał ją każdego dnia. Dzięki tobie dostrzegłam, że to mogłam być ja. Nie zamierzam tak utknąć. Jestem lepsza od niego i na pewno nie zamierzam się obarczać tym cholerstwem. Właśnie rozlałem w pipę wody. Ha! Kurna, na odcinku. Ale dobrze, że nie na krzesło. Dobrze, to była woda. Co tu klijemy dalej? Myślisz, że to cię odmieni? Wiem, że tego miejsca już nie ma. Ale nadal chcę zabić każdego, kogo zobaczę. Bez urazy. Jesteś pewna? Zrobię wszystko, żebyś wreszcie odnalazła spokój. Nie baw się w terapeutę, Shepard. To nie w twoim stylu. Poza tym nienawidzę tego szajsu, pieprzona więzienna psychologia. Wyświadczyłeś mi przysługę. To i tak więcej niż oczekiwałam. Wezmę się w garść. Cieszy mnie to. Hej. Opowiedz mi o sobie, Jack. Dość już gadania, przyjdź później.
Muszę już iść. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja szybko garnę tą wodę i do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Cześć!